Twój duch dzisiaj jest martwy, jest egocentryczny. Potrzebujesz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. W jaki sposób? Bardzo prosty. Ewangelia w ogóle jest bardzo prosta. Ewangelia to jest dobra wiadomość. Nie musisz nic robić, żeby zasłużyć na Bożą miłość, ponieważ On już z miłości przyszedł tutaj dla Ciebie i On już z miłości utorował Ci drogę do tego, żebyś właśnie mógł się z Nim połączyć. W jaki sposób? Przez prostą wiarę i akt swojej decyzji. Czy zastanawiałeś się kiedyś, że nad tym, że testament, Nowy Testament nazywa się testamentem? Testament to jest zapis na rzecz kogoś, komu ktoś, kto umiera, zostawia swój majątek. Jezus Chrystus, Król Królów i Pan Panów, zapisał Ci w testamencie całe bogactwo nieba. On umierając zostawił testament. Jego ostatnią wolą było, aby nikt nie zginął, żeby każdy dostąpił poznania Jego, żeby każdy dostąpił życia, żeby każdy dostąpił życia wiecznego. Ale testament, kochani, trzeba przyjąć osobiście. Kiedyś przyjmowałam testament. Moja babcia zapisała mi swoje mieszkanie i w momencie, kiedy mi je zapisała, kiedy ten testament był spisany, ja mogłam się wtedy cieszyć, że mam mieszkanie, ale nic nie mogłabym z nim zrobić, jeśli bym nie przyjęła swoim aktem wiary, właściwie woli tego testamentu. Nie mogłabym nic zrobić z tym mieszkaniem. Tak samo jest z tym, co zapisał Ci Jezus Chrystus. Tak samo jest z tym, co zapisał Ci Bóg. Bóg Ci zapisał życie wieczne w dziedzictwie, w testamencie. Ale to trzeba przyjąć przez swój akt woli. Własną wolą dzisiaj decydujesz, czy idziesz do piekła, czy idziesz do nieba. Gdy pytam się ludzi, dokąd by chcieli pójść, oczywiście nikt nie chce pójść do piekła, ale kiedy mówię, jaki jest warunek pójścia do nieba, że wystarczy tylko zdecydować się, żeby wybrać Jezusa, żeby zawołać do Niego prosto z serca, żeby uwierzyć, że On jest, że jest osobą, że możesz się z Nim skontaktować, to wtedy ludzie w ogóle odrzucają to, ponieważ to jest za proste. Za proste, to jest zbyt obrażające człowieka, że nie musi na coś zasłużyć. A ja Ci mówię, że Bóg zrobił już wszystko. On zasłużył za Ciebie. On za Ciebie oddał życie, żebyś Ty tylko jednym aktem decyzji przyjął ten testament. W testamencie zapisał Ci życie wieczne. To jest, z Jego strony wszystko jest zrobione. Z Jego strony wszystko jest podpisane Jego własną krwią. Teraz jest moment Twojej decyzji. Tego, czy to bierzesz, czy nie. Bóg jest realny. Poznałam Go w realny sposób. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Wzięłam swoje życie wieczne. Wzięłam je od Niego. Wzięłam, nie zmarnotrawiłam tego, co mi Jezus Chrystus zostawił w testamencie. I dzisiaj mówię Ci, że to jest do wzięcia dla Ciebie. Życie wieczne, to, czy pójdziesz do piekła, czy do nieba, jest w gestii Twojej decyzji. Twoja wolna wola zaprowadzi Cię albo w jedno, albo w drugie miejsce. W zależności od tego, czy wzgardzisz tym, co dzisiaj mówię do Ciebie, czy potraktujesz to poważnie. Jezus jest, Bóg jest, świat duchowy jest, piekło jest i niebo jest. I nie ma czyśćca, nie ma czyśćca, ponieważ Jezus Chrystus umarł właśnie taką potężnie straszną śmiercią. Dlatego, że nie było innego wyjścia. Tylko śmierć człowieka mogła zmazać grzech człowieka. I tylko zmartwychwstanie mogło sprawić, że człowiek może powstać do życia wiecznego. Wybierz to dzisiaj. Zawołaj Jezusa. Uwierz, że On jest realny. Uwierz, że On jest. Nie zawiedziesz się. Daję Ci gwarancję, że jeżeli zawołasz Go prosto z serca, z tego miejsca, w którym jesteś, nie musząc w ogóle się wybielać i jakoś, nie wiem, zasługiwać, to On Ci się objawi. Poznasz Go osobiście, tak jak ja Go poznałam. I to podniesie Twoje życie. I to da Ci pewność zbawienia, pewność uratowania, ale pewność również, pewność zaopatrzenia tutaj, na tej ziemi. Amen.